Szczęść Boże, witam Was kochani bardzo, bardzo serdecznie. Słowa, którymi dzisiaj się modlę, to 3 dni. Modląc się tymi słowami dzisiejszej Ewangelii, słuchajcie, uświadomiłem sobie, że Jezusowi wystarczy 3 dni na pokonanie każdej mojej słabości. Każda moja słabość bowiem niszczy świątynię ducha, która jest we mnie. Świątynię, którą stworzył Pan w moim sercu. Każdy grzech tę świątynię burzy, ale Jezus mi dzisiaj obiecuje, że jeżeli cokolwiek lub ktokolwiek zburzy tę świątynię, On w 3 dni ją odbuduje. I to jest, kochani, najpiękniejsza nowina, najlepsza nowina, jaką można usłyszeć, którą daje nam Jezus i która tak bardzo pokrzepia ludzkie serce, które jest sponiewierane grzechem. Niech nas zatem błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty w tej świątyni, którą mamy w sercu zbudowaną. Dzięki Jego łasce. Do jutra.